Cześć, witajcie. Ja nazywam się Michał Kogut, a to jest Kogucia Łączka. Ostatnimi czasy zainteresowałem się polem elektrycznym, polem magnetycznym, jakie te rzeczy mają wpływ na nasze zdrowie. Dlatego kupiłem sobie taki proste urządzenie. Wiem, zdaję sobie sprawę, że nie będzie zbyt dokładne, ale mniej więcej nam pokażę, jak to się wszystko odbywa, chociażby rząd wielkości, a chodzi o to, w pierwszym mamy wolty na metr, a w drugim mamy mikrotesle. Pierwsze pokazuje promieniowanie elektryczne, a drugie pokazuje promieniowanie magnetyczne. Chcielibyśmy żyć w czystym ekologicznie środowisku, by żadne nasze, nic na nas nie wpływało negatywnie, a wiemy, że życie w polu elektrycznym, elektromagnetycznym jest dla nas szkodliwe. Jedni będą mówić, że nie, to się nic nie dzieje, bo są poziomy odpowiednie, bo są jednostki, które normy ustaliły. Ale czy te normy są odpowiednie? W Polsce są o wiele niższe niż na Zachodzie. Chcą nam zrobić, żeby były jeszcze wyższe. Tak jak na Zachodzie, żeby się zabezpieczyć przed chociażby 5G czy jakimiś innymi telefonami. A zobaczcie, dwa takie przykłady wam podam. Pierwszy przykład, lata temu były w gazetach testy telefonów i tam było między innymi, jak taki telefon, jak się trzyma przy głowie, wpływa to pole magnetyczne na naszą głowę i ludzie bardzo byli tacy wstrzemięźliwi, bo to duże promieniowanie, to uważajmy na taki telefon, a teraz nikt na to nie zwraca uwagi, nawet się takich testów w gazetach czy w jakichś specjalistycznych portalach nie przeprowadza. A druga sprawa, to zobaczcie, są słupy wysokiego napięcia, takie ogromne, ogromne słupy i tam jest znak pod spodem. Wolno parkować odtąd, no odtąd nie wolno parkować, dotąd nie wolno parkować. Tak samo, jeżeli chcielibyśmy dom wybudować obok, czy pod takim czymś, nie dostaniemy zezwolenia, tylko że mógłby nas ładunek z tego zabić, ale też jest to promieniowanie elektromagnetyczne, które powoduje, elektryczne, które powoduje, że no, nie tylko pojawia się efekt cieplny, bo on jest no, znikomy, musielibyśmy naprawdę być w kierońsko mocnym polu, ale jest też efekt biologiczny. Zobaczcie, rośliny, które żyją w wysokim polu elektrycznym czy elektromagnetycznym, mają gorsze plony, gorzej rosną, są słabsze, są bardziej narażone na różne choroby. Dlatego dzisiaj zmierzymy sobie trochę tych sprzętów, zobaczymy, jaki to jest rząd wielkości, co najbardziej promieniuje, co najmniej, co jest najbardziej szkodliwe, co troszeczkę mniej. No i będziecie widzieli mniej więcej bez kupowania takich mierników, czy jeszcze bardziej profesjonalnych, jak to się wszystko odbywa. Mamy taką lampkę, zwykła lampka, w środku jest transformator. Zobaczmy sobie z tej odległości, jak to się kształtuje. Już z tej odległości mamy takie coś, ale przybliżając do tej lampki, już parametry idą w górę. No okej, no to jeszcze ją włączmy. I to już w ogóle. W środku jest transformator, on musi dawać pole, ale nie wiedziałem, że aż takiej ilości. Przełącznik elektryczny, taki i takie parametry przy nim są. Zobaczmy przy włączonym. Przy włączonym to już mega, no bo prąd płynie i się dzieje dużo. Wyłączmy. Jest coś takiego, spada, zjeżdża w dół, powolutku, powolutku. Żarówka LED-owa. W środku jest też transformator, jest na razie wyłączona, a teraz jest włączona. Widzicie, jaka różnica. Za ścianą jest lodówka i tak właśnie promieniuje. Oddalmy się kawałek, zobaczymy, jaka będzie zmiana. Widzicie, tyle od ściany i już jest taka zmiana. Podejdziemy bliżej, 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 10 cm od ściany. A to przy samej ścianie. To zobaczmy z drugiej strony lodówkę. 20 cm od ścianki. Przejdźmy bliżej. No już jest więcej. Przewód w ścianie. Zwykły przewód do gniazdka elektrycznego. Oddalmy się kawałek. Zobaczmy, jak to się zmieni. Jesteśmy już pół metra. 80 cm. No i dalej tutaj jest promieniowanie. Także pomyślmy, jeżeli śpimy koło takiego gniazdka, jak daleko jest to promieniowanie. Zdaję sobie sprawę, że to urządzenie jest dość proste i nie pokażę wszystkiego. Tu mamy router internetowy. Nawet przykładając prosto do niego, niewiele się wydarza.
A wiemy, że powinno jakieś promieniowanie być, no bo mamy zasięg powiedzmy na całe mieszkanie. A takie coś się nie dzieje. Oddalając tak samo. To jest całkiem inny zakres, to prawdopodobnie miernik już nie mierzy w tej częstotliwości, co tutaj się dzieje. Wiatrak. Wentylator, czy jak zwał, tak zwał. Włączmy go, zobaczymy jak się zmieni. No, fest, dość. Jak z odległością? Metr. A przy wyłączonym na metrze? Jest takie coś. Tu wam pokażę lepsze cudo. Pompka do hydroponiki. Taka do powietrza. Przestawimy ją sobie tak. Bo w środku jest na pewno jakiś magnes, to on musi dawać. Włączmy. Włączmy. I patrzcie. Jest kompletnie poza skalą. Jest full. Widzicie, tutaj już więcej nie pokażę, choćby chciało. Zobaczmy jak z odległością. Nikt nie siedzi na takim czymś, ale zobaczcie, 20 cm i jak to daje. Kuchenka elektryczna, taka zwykła. Zobaczmy, jest wyłączony palnik i włączmy. Widzicie, to bezpośrednio oddziałuje na naszą żywność. Na gazie takie coś nie występuje. I bezpośrednio jedzenie jest narażone na pole. Czy następuje jakiś rozkład witamin albo innych minerałów? Nie wiem. Możecie poszukać, co się dzieje w polu elektromagnetycznym z żywnością. Tutaj mam stanowisko komputerowe. Ogólnie, no, nie wiem, co tutaj może promieniować najbardziej, ale no jest tego dość. Przybliżając się, monitor. Dość tak odległo jest skrajna, ale siedzimy pół metra od niego. No to jest coś takiego. Pole elektryczne wpływa na nas. Jak? Nie wiem. To jest świetne. Radio budzik. Mamy, wydawałoby się, go koło głowy, blisko, żeby wyłączyć. I co się dzieje? Zobaczcie, jakie jest promieniowanie. Osuńmy się kawałek od niego. Jesteśmy teraz na odległości metra. I mamy coś takiego. No także... Nie śpimy blisko takiego czegoś. Radiobudzik, tutaj jest w środku w nim magnes, jest transformator, tak samo jak w tej lampce, którą wam pokazywałem wcześniej. Moi drodzy, ogólnie każde urządzenie, które będzie przepływał przez nie prąd, które ma w sobie magnesy, które ma jakieś radioodbiorniki, będzie sprawiało, że że to promieniowanie na nas się będzie wydobywało. Zobaczmy sobie jeszcze z telefonem. Ale to z telefonem to jest różnie, w zależności od jego aktywności, w zależności od miejsca położenia, czy rozmawiamy, czy nie rozmawiamy, no nie widzicie, no nie jest to jakoś straszne. Zauważyłem też kilka modeli różnych, niektóre nawet w stanie spoczynku pokazywało się tutaj 200. Także no, model modelowi nierówny, możecie znaleźć na internecie różne tabelki, które podają jakie jest duże to promieniowanie. Także no, mamy tą technologię, fajnie, że jest, fajnie, że nam pomaga, ale w jednym pomaga, w innym nam szkodzi. Także no, zostawiam wam to pod rozwagę, żegnam się z wami, zostawcie łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie, żeby nie ominęły was następne materiały. Ja się z wami żegnam, do następnego razu, cześć!